Przejażdżka, roller coaster, przed tym to jest jakaś hulajnoga, nic więcej. Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jest to już 31 odcinek Albina i Jurek. I słuchajcie, dzisiaj jest dosyć ważny odcinek, ponieważ jeżeli przegramy albo zremisujemy dwa razy, no to niestety żegnamy się z pierwszą ligą, więc muszę wygrać wszystkie trzy mecze, albo wygrać dwa mecze i zremisować jeden, więc nie ukrywam, że jest to niemały challenge, jeśli chodzi o mnie, no ale dobra, miejmy nadzieję, że damy radę. Jak sobie widzicie, mamy troszkę mniej końców. Otóż dlatego, że zrobiłem mały upgrade w naszej bramce, pisaliście, żebym kupił Oblaka, więc no zobaczymy, może będzie lepszy niż 400, więc sam nie wiem, no miejmy nadzieję, że się spiszę, bo tak naprawdę może być każdy bramkarz dla ligi. Okej, dobrze. Wstępu, proszę zostawić łapkę w górę pod tym filmem, bo wczoraj YouTube postanowił nie pokazać mojego filmu w subskrypcjach, także dzięki YouTube. No i zasubskrybuj mój kanał, jeśli jesteś nowy i chcesz być na bieżąco, bo niedługo FIFA 19, więc na pewno będzie się działo. Trzymajcie kciuki i lecimy z pierwszym spotkaniem na dzisiaj. Tak więc znaleźliśmy pierwszego przeciwnika na dzisiaj i miejmy nadzieję, że będzie sporo ikon. Jest to całe Premier League. Skład nie jest aż taki potężny, chociaż ostatnio różnie bywało z tymi składami, z imienia nic mówił. W każdym razie miejmy nadzieję, że uda się na te trzy punkty jakoś wyszarpać, no bo bardzo są nam potrzebne, nie ukrywam. O nie, nie miał być tu! Nie w ten sposób! Oblak, kocham cię. No Jezu, Bakayoko! Nie w ten sposób! Nie! To jest Oblak, Jezu, Oblak na razie ratuje nam pierwszą ligę. Christian Eriksen, zagranie do Aguero, ładnie Rusilon, tylko tak nie do końca, bo jeszcze tam był Dembele. Kun Aguero, Sané, niebezpieczny z bramka. Bakayoko, możesz umieć podawać piłki, naprawdę, nie, jak stracę bramkę, ja pierdolę. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, czy on nagle Bakayoko wyłączył sobie możliwość celnego podawania piłek. Wiem, że może nie jest jakimś dobrym podawaczem piłek, ale no kurde, no przecież podać piłkę na, nie wiem, 3 metry to jest aż taki problem. Ja no, Fekir, może nam wreszcie coś tu wyjdzie ładnie, Fekir sobie dał radę, Keita, no dobra, nie wiem, jak to zrobił, ale normalną piłkę. Keita, czy będzie driven? Kurde, Ederson broni, no już mogłem sobie podawać, ale już mało czasu, może jakieś dośrodkowanie, Rusilon na Mariano, który główkę wygrał Ederson, łapie, kurde, bele, no. Lukas, tylko nie 3. Zeszła, mówiłem, że mu zeszła, ale kurde, z jaką łatwością, no przecież nie rozumiem tego, dlaczego tak się dzieje, no. Jeszcze mi obrona ucieka, nie wiem, czy wytycznych nie ustawiłem, czemu taka dziura, no co? Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo chcę. Jeśli tu nie są wytyczne ustawione, to chyba zaraz sobie strzelę w łeb. Nie są ustawione wytyczne. Brawo, Mariano, może teraz? Mariano, proszę cię, wykończ z lewej nogi, Mariano, dobra, jest sygnał. Szybko odpowiedź na 3 do 1, dobra. Tylko nie stracić głupio bramek, pójdź za ciosem. Jezu, mi się Sané urwał, no co jest z moją grą w obronie? Nie, łap, ty Oblak, tak, dokładnie. Masakra, jak mi się tak urywają na tych skrzydłach, że to jest jakaś tragedia. No ale nie w ten sposób, no co? No przecież ja nie mam wpływu na to, że Bakayoko się potknie nagle. Wybijamy, panowie, już. Nie, lepiej nie. Przegrywamy 4-1 do pierwszej połowy. To jest dla mnie koniec, ja już z tego nic nie zrobię. Masakra, co ja mam zrobić? Ja zmienię tego Bakayoko, no sorry, ale Bakayoko w tym meczu jest jakiś... zjebany. Teraz, pyk, dobrze, leć. Keita do Mariano, nice, mamy szansę znowu Mariano. Mariano, czy to wykończy? Prawa noga, dziękuję bardzo, 4 do 2. Znowu Mariano, nice, mam jeszcze pół godziny, żeby strzelić dwie bramki. Widzę, że mój przeciwnik bardzo chaotycznie gra w obronie, więc muszę to wykorzystywać, bo zrobi strasznie głupie, bezmyślne wślizgi, więc... dobra, spróbujmy to wykorzystać. Silon w pole karne, ktoś tam... może... Mariano! Czemu nie wygrałeś główki, Mariano? Też nikogo nie uderzaj, to miał być... Jezu, to miał być... wybicie, znaczy nie, miał być pressing. O, to czerwona kartka, dobra. Więc okej, to daje nam jakieś szanse, mniej więcej 20 minut, żeby strzelić dwie bramki. Jak pamiętacie, remis nadal daje nam jakieś szanse w utrzymaniu, więc spróbujmy. Dobra, Mariano, zagranie do Keity, zejdźmy na prawą nogę, Keita pod nogami, czy coś jest? 4 do 3, Keita daje nam bramki na 4 do 3. 10 minut, proszę cię, ziomeczku, nie graj na czas, naprawdę, jedyne czego chcę, żebyś nie grał na czas. O, Keita. Keita, musisz... spokój! Jest! 4 do 4! Keita! 4 do 4! Zrobiliśmy comeback. Nie wierzę w to. Dobra, nie wiem, jak to zrobiłem. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Mamy comeback, mamy remis, mamy punkt. Póki co, jeżeli nie stracę bramki, to mamy punkt. Możemy nawet jeszcze pójść za ciosem, ale ja pójdę w neutralny, bo naprawdę nie chcę stracić bramki. Mamy przewagę jednego zawodnika. Fekir.
kill, dobra, pali, Mariano pali. Kurde, miałem nadzieję, że może jakaś bramka. Dobra, no powiem wam tyle, przegrywaliśmy 3 bramkami, udało nam się zremisować, także jest ten punkt, ten, no w sumie to jest jeden remis, który możemy wykorzystać, więc następny mecz po prostu musimy wygrać i tyle. Jak zremisujemy następny mecz, no to niestety już nam nic nie da. 9-3 Mariano, 9-3 KT Valedia, no i nam tak naprawdę załatwili ten remis, więc okej, lecimy do następnego meczu, no i trzymajcie kciuki, bo musimy następny mecz wygrać. No więc ostatni mecz, tak jak mówiłem, musimy wygrać to spotkanie, niech proszę nie mieli. Nie chcę być pesymistycznie nastawiony, ale to może być ten mecz, w którym się możemy pożegnać z pierwszą ligą niestety, no ale okej, spróbujmy. Kekir, ładnie tam zaraz Mariano, proszę, lewa noga, może tym razem również Mariano, 3. minuta. Co tu się dzieje, jak oni się odpalili, no przecież to jest coś świetnego, genialne podanie Fekira. I to jak Mariano, w ogóle z lewej nogi, on zwykle z lewą nogą miał, z tego co pamiętam, małe problemy. A w tym odcinku, no praktycznie chyba wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość bramek zdobył właśnie z lewej nogi, nice, świetne wykończenie, Oblak bez szans, to jest w sumie Oblak chyba ten nawet najlepszy, bo to jest to, co Oblak. Teraz tylko nie stracić bramki, to co będzie raczej ciężkie do zrobienia. Keita, nice. Coś tam jego Mariano zaczekajmy, bo myślę, że tam podam. Keita, czy to będzie wykończenie? Słupek, no nie, już tam byłem. Powiem wam, byłem pewien, że dopadnie, bo już on się spodziewał tego, że podam do Mariano, tak? To nadzieję, że to się nie zemści. Mam szczerą nadzieję, że to się po prostu nie zemści. Teraz o ile teraz było dużo miejsca, Rodrigo. Jest tu Campbell do Iniesty i Umtiti. To jeszcze nie koniec. Gaja łapie Oblak, nice. Fekir, może sfałsza Fekir, raj, no nie na środek jak powinno. Widzę, że Lozano przed zamiast Campbella i Alessandrini zamiast Bale'a, także zaczęło się robić śmieszne. No i oczywiście Lozano się rywalem z skrzydłem, proszę to złapać. Panie Oblak, albo wybić też można, jak najbardziej. A, nos mnie swędzi, nie teraz, panie nosie, nie. Lozano, nie rób mi tego, proszę, nie. Złobak. Nice, Keita, dobrze, daję sobie radę, Keita. Jakie dośrodkowanie, Fekir, to jest Rabonu. To jest bramka Rabonu, Fekir, coś ty zrobił. 2-0. Jakby nie patrzeć, wystarczyło tylko po prostu uderzyć, ale no sposób, jaki Fekir to zrobił. Mariano to jest sam na 3, czekam aż coś tam biegnie, Keita. Tam jest Fekir, ale świetny akces, może być ta szansa na 3. Fekir, ale za lekko. W pierwszej połowie wygrywamy 2-0, mamy tutaj, no wydaje mi się, że kontrolujemy w miarę ten mecz. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie nie stanie się nic takiego, co mogłoby nam zagrozić utrzymaniu w tej lidze, także dobra. Ostatnie 45 minut, no i miejmy nadzieję, że dowieziemy ten wynik jak najbardziej. Gaja, dośrodkowanie, oj tam niebezpiecznie jest Alessandrini, którego nie można mu dać za dużo miejsca, może. Gdyby to była lewa noga, to już jestem w 100% pewien, żebyśmy już przegrywali. Oblak, nice, ładnie 2 razy. I właśnie Keita, ależ ma miejsca Keita, zobaczmy, czy zdąży. Oblak, kurde, no mogłem chyba wcześniej uderzyć. Jano, zobaczmy, tu jest Fekir, musimy zejść na lewą nogę. Fekir, czy zdąży? Kurde, no 3 zawodników się rzuciło, żeby zablokować strzał Fekira. Ajajaj, mamy szansę to dowieść. Gaja na lewym skrzydle, nie, za dużo miejsca. Alessandrini, mówię po raz kolejny, ale gdyby to była lewa noga, to naprawdę nie byłoby co zbierać. Keita, Fekir sam na sam, moi drodzy, Fekir jest sam na sam. Driven 3-0. Dziękuję bardzo. Nie chcę mówić za szybko, ale to jest, zostało nam 18 minut, żeby dowieść ten wynik. 3-0. Fekir to jest jego mecz, zdecydowanie to jest jego mecz. Na spokojnie, nie stracić bramek i będzie dobrze. Lozano, dosłownie o tym mówiłem, żeby nie tracić bramek. Chodzi taki Lozano, strzeli ze stojącej piłki i od słupka. No i mamy 1-1. Dobra, widzę, że muszę iść niestety w tryb defensywy, no bo inaczej tego po prostu nie dowiozę i wtedy będzie, no... Będzie głupio. O kurde, o fuck, o nie. Lozano i Alessandrini, nie. Sidibe, Jezus Maria, wybijamy. Panowie, proszę, co tu się dzieje? Nie, no wstawaj, Rusilon. Czemu zawsze w końcówce takie coś się dzieje? Iniesta, Owar, pięknie, nice, świetnie. Dośrodkowanie, Cypie z główki, słupek. No nie, jeszcze Bakayoko, uderz, Bakayoko. Pierdzie, dobra, Owar, to jeszcze nie koniec. Mamy piłkę, jest najważniejsze. Silon Mariano i moi drodzy, 4-1. Wygrywamy to spotkanie, wygrywamy ten mecz i mamy 3 punkty, po prostu mamy 3 punkty. I następny odcinek, słuchajcie, następny odcinek gramy o utrzymanie w pierwszej lidze, więc to będzie ciekawe. Nie ukrywam, że to będzie zdecydowanie trochę presja, ale no dobra. No i udało nam się zwyciężyć ten mecz. Dobra, 4-1, także świetny mecz Mariano, świetny mecz Fekira, który no po prostu zmiótł wszystkich w tym meczu. Mamy 3 punkty, słuchajcie, mamy 3 punkty, które są nam bardzo potrzebne. Rusylon z wynikiem meczu, nawet nie wiem czemu, jakąś asystę? Jedną asystę, okej, co kto woli. Także słuchajcie, jak widzicie, zostało meczów 1-3 punkty, żeby się utrzymać w pierwszej lidze. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnym odcinku. Zostawcie koniecznie po tym filmie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie również mój kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i kolejnych odcinków w sumie z wszystkiego. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.